Star Wars Outlaws, mimo największego budżetu na marketing w historii Ubisoftu, nie radzi sobie najlepiej. Ostatni gameplay rozgrywki w dużym stopniu do niej zniechęcił i to nie tylko za sprawą dość nudnawego gameplayu, ale również grafiki, która przez niektórych była określana niemal tą, jaką znamy z PlayStation 3. Ubisoft próbuje teraz nieco naprawić swój mocno nadszarpnięty wizerunek i prezentuje nam nowy materiał zza kulis, który odsłania przed nami historię, jaka kryje się za tytułem, omawia nieco gameplayu oraz system reputacji i wszystko to postaram się Wam dzisiaj streścić. Gra przenosi nas do kwitnącego półświatka pełnego złodziei, łotrów i syndykatów. Główną bohaterką jest Kai Wes, utalentowana złodziejka z robotniczej dzielnicy, która próbuje przetrwać w czasach galaktycznej wojny. Kai szybko zdaje sobie sprawę, że jest jedynie płotką w ogromnym półświatkowym stawie, jednak jej liczne umiejętności, takie jak włamywanie się, kradzież, hakowanie czy sabotaż, z pewnością będą sporym atutem w przemierzaniu jej krętej drogi i to właśnie te elementy będą esencją rozgrywki. Kai zmuszona jest zaufać ND5, druidowi komandosowi, który należał do elitarnych sił bojowych separatystów podczas wojen klonów. ND5, obecnie weteran półświatka, doskonale rozumie działania syndykatów i imperium, lecz brakuje mu ludzkiej świadomości, którą wnosi Kai. Razem muszą pokonać jednego z najstraszliwszych bossów półświatka. Materiał przedstawia zróżnicowane syndykaty, które różnią się nie tylko pochodzeniem czy wyglądem, ale także specyficznym uzbrojeniem, stylem i charakterystycznymi kryjówkami. System reputacji sprawia, że podejmowane decyzje będą wpływać na relacje z syndykatami, co może przełożyć się na naszą historię w grze, która będzie różnić się przy każdym podejściu. Z opisu ten system przypomina mi nieco to, co mieliśmy w Falloutie 4, gdzie wybór konkretnej frakcji podejmowanych tam decyzji miał istotny wpływ na zakończenie fabuły. I mam nadzieję, że w tym tytule będzie podobnie, gdyż może to zaoferować dobrą regrywalność. Niemniej jednak, patrząc na poprzednie materiały, wstrzymałbym się na razie z otwieraniem szampana. Nasza reputacja wpłynie na nas w różnorodny sposób. Możemy uzyskać specjalne zniżki, dostęp do zadań specjalnych czy terytoriów normalnie niedostępnych. Z drugiej strony, jeśli popsujemy relacje z syndykatami, będą one wrogo nastawione. Star Wars Outlaws w teorii prezentuje się na ciekawą i rozbudowaną grę, oferującą sporą dowolność, choć mając na uwadze, że to Ubisoft, no to niestety obawiam się przefarbowanego Far Cry'a z niewyśrubowanym i monotonnym gameplayem. Grafiką z poprzedniego materiału zupełnie bym się nie przejmował, bo akurat to Ubisoft zazwyczaj potrafi dowieść, ale zdecydowanie polecam podejść do tematu na chłodno, poczekać, zobaczyć, jak będzie wyglądał finałowy produkt i wtedy ewentualnie podjąć zakupową decyzję. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak Wy zapatrujecie się na nowe Gwiezdne Wojny, a jeżeli przegapiliście ostatni epizod ze skamem z GTA 6, to zachęcam do obejrzenia.